Hejka, z tej strony Eliasz. Zgodnie z waszymi prośbami, dzisiaj w ciekawostkach zajmiemy się wdową i przygotowałem na jej temat kilka informacji, więc nie ma co czekać i lecimy z tematem. Stworzenie modelu i animacji wdowy było stosunkowo łatwe, ponieważ nie są one zbyt wymyślne czy zaawansowane, ale dzięki temu była ona jednym z trzech pierwszych zaprojektowanych bohaterów. Równocześnie z nią powstawała Smuga oraz Reaper. W angielskiej wersji językowej głosu wdowie użycza Chloe Hollings, która wciela się w nią również w edycji francuskiej. To sprawia, że nasza silna bohaterka jest jedyną postacią mającą tego samego aktora głosowego w dwóch różnych wersjach językowych. W naszym rodzimym języku rola wdowy przypadła Annie Sroce, bardzo doświadczonej aktorce głosowej. Pojawiła się ona w większości polonizacji gier Blizzarda, m.in. będąc Tyrandę z Hotsa. Znać ją możecie również jako Ari z Lola lub Roach z X-Men Evolution. Skąd pomysł, że skoro jestem kapłanką, nie mogę kogoś naszpikować strzałami? Przekonaj się, czy to nie za wysokie progi na twoje nogi. Wykończyłaś mnie. To co, rewanż jutro wieczorem? Jutro? Nie mogę, idę na koncert. A, no tak. A wybierasz się tam z kimś? Tak, idę z Jean. Też tam będziesz? Nie, ja nie przepadam za deską Soriwec. To spotkamy się za tydzień. Pewnie. Prawdziwe imię wdowy to Amelie Lacroix. Design wdowy oparty jest na gatunku pająka znanym jako Czarna Wdowa. Z tymi pajęczakami bohaterka dzieli również swoją historię. Jeśli po kopulacji samiec zbyt długo nie odstępuje od samicy, prawdopodobnie zostanie przez nią pożarty. Natomiast Amelię zamordowała własnego męża, Geralta La Croix. W animacji Zlecenie dowiadujemy się, że Amelię w młodości bała się pająków, ponieważ uważała, że nie czują one żadnych emocji. Przed porwaniem i przeprogramowaniem przez szpon Amelię była znaną tancerką baletową. Wdowa ma wiele wspólnego z duchami znanymi ze StarCrafta. Między innymi korzysta z podobnego sprzętu. Duchy od młodości poddawane są psychicznemu uwarunkowaniu, aby stworzyć z nich idealnych żołnierzy. Podobnemu procesowi poddana była overwatchowa snajperka. Niewiele brakowało, by wdowa doprowadziła do II wojny omnicznej, po tym jak zabiła Tekartę Mondatę. Smuga próbowała bezskutecznie udaremnić ten zamach. Sama snajperka jest bardzo dumna z dokonanej egzekucji. Jedna ze skórek nowych w Hots to wizerunek wdowy. Niestety, główny projektant Hotsa z góry zapowiedział, że wdowa nigdy nie pojawi się w grze jako samodzielna postać, prawdopodobnie przez wzgląd na jej mało wyjątkowe umiejętności. Co ciekawe, dzięki byciu jedynie skórką do nowy, wdowa w Hotsie ma do dyspozycji zupełnie inny wachlarz umiejętności niż w oryginalnej grze. Między innymi potrafi tworzyć hologramy oraz stawać się niewidzialna. Przed wydaniem Overwatch w Hots pojawił się mały easter egg związany z naszą ulubioną strzelanką. W jednym z wariantów kolorystycznych pancerza Tychusa miał on na ramieniu namalowaną wdowę. Niestety motyw ten został już usunięty z gry. Przypisana do wdowy figura karciana to Dama Kier. Wdowa żałuje nieudanej misji zdobycia rękawicy Doomfista. Planuje naprawić popełniony błąd. Dobra, na dzisiaj to by było tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeśli podobała wam się ta seria i chcielibyście zacząć kolejne odcinki, to dajcie łapkę w górę. A jeśli macie jakiegoś wybranego bohatera, o którym chcielibyście, żebym poszukał jakiejś informacji i wam je przedstawił, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach, bo tak naprawdę to już nie ja wybieram kolejnych bohaterów, którzy się pojawią, tylko wy, więc wszystko jest w waszych rękach. A tymczasem trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, mam nadzieję, że już niedługo, pa pa!